Sen jest naturalnym procesem naszego życia. Mówi się nawet, że sen to drugie życie. Śnią wszyscy, nawet noworodki, nawet niewidomi śnią. Zbierają się wszystkie nasze informacje w ciągu dnia, które przeżywamy, nasze myśli, uczucia, relacje z ludźmi i wtedy podczas snu pokazują się nam różnego rodzaju obrazy. Warto tutaj się wrócić do biologii i powiedzieć o jednej rzeczy, że sen, nasz sen, ten 6-8-godzinny sen, składa się z dwóch odrębnych zjawisk fizjologicznych. To, co potocznie rozumiem jako sen, czyli wyłączenie świadomości, spadek aktywności mózgu i ciała, to jest tak zwany sen non-REM, kiedy się właściwie w naszym ciele niewiele dzieje, to ciało odpoczywa. Ale z drugi rodzaj są sen REM, kiedy mózg nagle zaczyna bardzo aktywnie pracować. Jest możliwe zarządzanie swoimi snami, jest możliwy świadomy udział we własnym śnie. Ci ludzie, którzy doświadczają czegoś takiego, potrafią we śnie udać się w odpowiednie okolice, żeby zdobyć potrzebne informacje. Potrafią wywołać różnego rodzaju sytuacje, które zdradzą im znaczenie różnych spraw, albo też w rzadkich przypadkach, ale udokumentowanych w historii, pokażą im, co będzie w przeszłości. Beethoven na przykład swoją symfonię, fragmenty symfonii wyśnie. Nadalew ułożył całą strukturę pierwiastków w pewną tablicę, stąd mamy tablicę Mendelejewa. Wyśnie. Przypomina to trochę grę RPG, w której uczestniczymy i jeśli śnimy świadomie, to...